Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia i w tym filmie pokażę ci, jak zaprojektować taką część we FreeCAD, który jest w pełni darmowym systemem Catcam, czyli jest to system, w którym możemy tworzyć własne modele 3D, na przykład do druku 3D, i możemy też przygotowywać programy obróbkowe na frezarki. CNC. I FreeCAD może być wykorzystywany zupełnie za darmo, zarówno do zastosowań hobbystycznych, jak i do zastosowań komercyjnych. Możemy FreeCADa zainstalować na dowolnej liczbie komputerów i możemy z niego swobodnie korzystać. I teraz rozpocznę nowy projekt i pokażę Ci, jak utworzyć tego typu część. I ten film możesz potraktować bardziej jako ciekawostkę, ponieważ tutaj utworzymy całą tę część na podstawie. Okręgów. Jedyną geometrią, jakiej użyjemy, będzie okrąg. I tak, utworzę na początku okręgi leżące na osi X. OK. Teraz z drugiej strony. I okręgi leżące na osi Y. OK. Teraz przejdę do zwymiarowania tych okręgów. Tutaj 20 mm, tutaj 40 Tutaj 8, ok i ten okrąg 15. Teraz zaznaczam ten okrąg i ten okrąg, i wybieram wiązanie równości, i to samo robię z tymi okręgami. Następnie umieszczam te okręgi symetrycznie względem osi Y i dodajmy jeszcze odległość pomiędzy środkami tych okręgów. Ok. Teraz wybieram ten wymiar i tutaj dodajemy odległość od środka tego okręgu do początku układów współrzędnych. Ok. I mamy już wstępny zarys, i teraz jeszcze utworzę dwa okręgi. Ok. I teraz tak, zaznaczam ten okrąg i ten okrąg i Wybieram wiązanie styczności i ten okrąg, i ten okrąg, i tutaj też wiązanie styczności. Jednak tutaj jeszcze będzie można to swobodnie zmieniać. Za chwilę to naprawimy. To samo robię z tymi okręgami. OK. Tutaj za chwilę utworzymy trzeci okrąg, ale na początku przytnę. Te dwa okręgi, i teraz tak, żeby to w jakiś sposób unieruchomić, zaznaczam ten punkt i ten punkt, i wybieram wiązanie poziomie, tak żeby te dwa punkty leżały na jednej linii, i to też jest właśnie widoczne na modelu. Oczywiście tutaj dużo ułatwiłby rysunek, ale celem tej lekcji jest po prostu pokazanie Ci kilku funkcji, kilka możliwości Fricada, i to samo robię też. Z tym łukiem. I teraz jeszcze utworzę trzeci okrąg. OK. I tak zaznaczam ten okrąg i ten okrąg i wybieram wiązanie styczności. I tutaj przez to, że środek okręgu umieściłem na osi Y. W tym miejscu również jest styczność. I jeszcze to zrobię tak, że ten okrąg powiążę z tym punktem. I tutaj wybieram zwiąż punkt na obiekcie, i jeszcze przytniemy, i mamy coś takiego. Teraz jeszcze usuniemy te krawędzie. OK. I na podstawie takiego szkicu możemy dodać wyciągnięcie. Klikam Close i dodajemy wyciągnięcie. I tutaj dodajmy wyciągnięcie symetrycznie od płaszczyzny na 10 mm. OK. I teraz jeszcze utworzymy te elementy. I tak, zaznaczamy tę ściankę, tworzymy nowy szkic, i tutaj skorzystamy z geometrii odniesienia. Zaznaczamy tę geometrię jako geometrię odniesienia i rysujemy okręgi, które będą powiązane z tymi geometriami, czyli środek okręgu w tym miejscu i. Drugi punkt okręgu pokrywający się z tym okręgiem, następnie drugi okrąg powiązany z tą geometrią, i to samo robimy w tym miejscu. Ok, tutaj nie trafiłem związaniem, za chwilę dodam to wiązanie, i tutaj podobnie. Ok, tutaj ta geometria jest powiązana, ta nie jest, więc zaznaczam ten okrąg i ten okrąg, i. Wybieram wiązanie równości i cały szkic jest już powiązany. I wychodzimy ze szkicu. Dodajemy wyciągnięcie na przykład na 5 mm. OK. I tak mamy te elementy z jednej strony. I teraz utwórzmy te elementy z drugiej strony. I do tego użyjemy odbicia lustrzanego. Wybierz funkcję odbicie lustrzane. I tak tutaj wskazujemy to, co chcemy odbić lub możemy od razu zaznaczyć ostatnią operację, ponieważ ostatnią operację będziemy odbijali. Wybieramy odbicie lustrzane i wskazujemy płaszczyznę odbicia lustrzanego, i to będzie płaszczyzna XY. OK. I tym sposobem utworzyliśmy taką część. Tutaj to możesz potraktować bardziej jako ciekawostkę, jako pokazanie kilku funkcji frikada, takich jak właśnie Wiązania i przycinanie geometrii, i tutaj, jeszcze jak widzisz, mamy trochę więcej krawędzi, i to wynika z tego, że własność Refine jest ustawiona na false. Jeżeli ustawimy na true, to widoczność niektórych krawędzi została wyłączona, i teraz ten model wygląda lepiej. I właśnie tak jak wspomniałem, to możesz potraktować jako ćwiczenie, jako poznanie kolejnych funkcji FreeCADA. A, jeżeli FreeCAD cię zainteresował i chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy z FreeCADem, to możesz sprawdzić inne filmy na tym kanale, lub możesz też wziąć udział w moim szkoleniu FreeCAD podstawy modelowania 3D, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Przy okazji tego przykładu chciałbym pokazać ci jeszcze jedną ciekawostkę. I jeżeli chodzi o dodawanie wyciągnięć, to Dodawaliśmy tutaj wyciągnięcia na podstawie szkicu, ale we FreeCAD mamy też możliwość dodawania wyciągnięcia na podstawie ścianki. Jeżeli teraz zaznaczę tę ściankę, to mogę dodać wyciągnięcie i zostanie utworzony kolejny fragment modelu. I takie coś może być przydatne w niektórych przypadkach, ponieważ tak jak tutaj utworzyliśmy odbicie lustrzane tego wyciągnięcia, na przykład chcemy powiększyć tylko jeden element, to właśnie w łatwy sposób możemy to zrobić. Okay. I tutaj, jak widzisz, również są utworzone dodatkowe linie, co wygląda tak, jakby te elementy były oddzielnymi elementami, ale tutaj parametr refine został ustawiony na false. Jeżeli zmienimy to na true, to te linie nie będą już widoczne. Takie coś możemy również zrobić w tym przypadku. Jeżeli tutaj dodam wyciągnięcie, to też na podstawie takiej ścianki możemy dodać wyciągnięcie. OK, i tutaj ponownie parametr Refine został przestawiony na false. Zmieniamy ten parametr na true. Jeżeli chcesz, aby ten parametr Refine cały czas był ustawiony na true, to tak jak pokazywałem to w innych filmach, należy przejść do menu Edycja, Preferencje. Tutaj wybieramy Part, Part Design i zaznaczamy te dwie opcje. Tak, żeby ten parametr był ustawiany automatycznie na true na podstawie operacji wykonanych na podstawie szkicu i na podstawie operacji logicznych. Ja te opcje odznaczam i jeżeli te opcje będziesz miał zaznaczone, to ten parametr będzie automatycznie ustawiony na true i te linie łączenia nie będą widoczne. I na tym zakończymy i dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału.